najświeższe informacje. Marta Klos, dzień dobry pani. Dzień dobry, dzień dobry. No to co? Ruszamy. No pewnie. Zapraszam. Przy niemal pustych ławach sejmowych i pod nieobecność ministra edukacji w Sejmie odbyło się drugie czytanie tak zwanej Lex Czarnek 2.0. Projekt bardzo zbliżony do tego zawetowanego już raz przez prezydenta. Wraca teraz do komisji z kilkoma poprawkami samego PiSu, a chodzi między innymi o zasady organizowania zajęć dodatkowych przez kuratorów oświaty czy możliwość zdalnych egzaminów. Z kolei kluby i koła opozycyjne złożyły wniosek o odrzucenie ustawy w całości. Tego samego dnia te same kwoty na kampanię wyborczą PiS-u wpłacają pracownicy tej samej państwowej spółki. 22 menadżerów pracujących dla Orlenu wsparło kandydatki do Europarlamentu Beatę Szydło i Joannę Kopcińską, a tropem tych kampanijnych zależności ruszyli reporterzy czarno na białym. Ten reportaż można już oglądać w TVN24. Mimo zapowiedzi Mateusza Morawieckiego, wniosek o wypłatę środków z KPO wciąż nie został złożony w Brukseli. Miało się to wydarzyć do końca października, ale teraz premier zapowiedział, że wniosek ten trafi do Komisji Europejskiej, jak to określił, w najbliższym czasie. W kropce nad i Grzegorz Schetyna z Koalicji Obywatelskiej wezwał rząd do pilnego wywiązania się z ustaleń z Komisją, zwłaszcza tych dotyczących stanu praworządności, a następnie złożenie stosownego wniosku o wypłatę środków. Inflacja będzie radykalnie się obniżała w przyszłym roku, tak przekonuje wiceprezes Narodowego Banku Polskiego podczas posiedzenia. Trzy dziewczynki potrącone na przejściu dla pieszych w Świniarsku w powiecie nowosądeckim, to w Małopolsce. Dziewięciolatka i dwie trzynastolatki przechodziły przez jezdnię na zielonym świetle, kiedy auto wjechało w nie właśnie na środku drogi. Wszystkie trzy trafiły do szpitala. Z kolei kierowca odjechał z miejsca zdarzenia, a zatrzymany później tłumaczył, że nie zauważył tego potrącenia. Wiadomo, że był trzeźwy. Trwają dalsze czynności z jego udziałem. Około 4,5 milionów Ukraińców było pozbawionych prądu. To wynik rosyjskich ataków. Problemy z energią elektryczną były w Kijowie i w 10 obwodach. A to, że Rosja uciekała się do terroru wobec sektora energetycznego, pokazuje jej słabość. Tak mówi prezydent kraju Wołodymyr Zełenski w swoim wieczornym wystąpieniu. Pfizer zaczyna badania nad połączoną szczepionką przeciwko grypie i COVID-19. Badania są już na etapie testów klinicznych, a pierwsi pacjenci otrzymali próbne partie tego preparatu. Gerard Piqué niespodziewanie kończy karierę. Obrońca Barcelony zapowiedział, że w sobotę rozegra swój ostatni mecz w barwach swojego klubu na stadionie. Kończy się pewna epoka w Barcelonie wraz z zakończeniem kariery przez pana Gerarda Piqué. Ale fajnie tak spełnić marzenia. Fajnie, na pewnie, taką skalę. Że tak. No i w wieku 35 lat przejść na emeryturę. Też fajnie. Mm. Pani Marto, jest 4 dzień listopada. Już niedużo czasu zostało, żeby zasiąść i napisać list do Mikołaja. Mówisz? Listy do M. Jeszcze musi dojść. No więc właśnie i o tym też będziemy państwu opowiadać już za chwilę, już... Piąta odsłona listów do M nas czeka, w zasadzie już ci niecierpliwi mogą oglądać w kinach. Zanim o tym państwu opowiemy, to wcześniej pogoda.